Na hali sportowej w Kościelcu odbył się 18. gminny halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec. Rozgrywki, jak co roku, rozegrane zostały w dwóch kategoriach wiekowych – juniorów i seniorów. W kategorii juniorów do rywalizacji przystąpiły dwie drużyny – Kościelec i Tury. Zwycięzcą okazał się zespół z Kościelca, a drugie miejsce zajęła drużyna z Tur. Po meczu juniorów rozpoczęły się rywalizacje seniorów, w których udział wzięło 6 drużyn. Tury, Różków Pierwszy, Trzęśniew Mały, Gozdów, Waki i Kościelec. W pierwszym spotkaniu półfinałowym spotkały się drużyny z Różkowa Pierwszego i Gozdowa. W tym meczu skuteczniejszą okazała się być drużyna z Gozdowa. W drugim z półfinałów zmierzyły się zespoły z miejscowości Waki i Trzęśniewa Małego. Zwycięzką została drużyna z Trzęśniewa Małego. W rywalizacji o miejsce trzecie lepszą okazała się drużyna z Wak, która w rzutach karnych pokonała zespół z Różkowa Pierwszego. Mecz finałowy rozegrany został między Gozdowem a Trzęśniewem Małym. Wynikiem 3-2 wygrała drużyna z Gozdowa. Wynik końcowy rozgrywek seniorów przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce Gozdów, drugie miejsce Trzęśniew Mały, trzecie miejsce Waki. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam, że wzięliście udział w tym turnieju. No, są takie czasy, jakie są. Pandemia oczywiście robi niedobre, nie tylko wrażenie, ale stwarza niedobre sytuacje na to, żeby się spotykać. Jednak nam się tutaj to udało. Chciałbym bardzo serdecznie Wam przede wszystkim podziękować, że zdecydowaliście się wziąć udział, ale przede wszystkim dziękuję moim pracownikom, którzy przygotowali tę imprezę, przygotowali ten turniej. Panu Arkowi, pani Agnieszce, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również sędziom turnieju, no i opiece medycznej. Dziękuję wszystkim w ogóle tym, którzy cokolwiek, jakąkolwiek pracę włożyli, aby ten turniej doszedł do skutku. Za chwilę będzie podsumowanie, będzie wręczenie nagród. Tytuł króla strzelców turnieju w kategorii seniorów zdobył Maciej Graliński, a najlepszym bramkarzem został Bartłomiej Sobkowiak. Na zakończenie wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały dyplomy oraz nagrody. Natomiast za 3 najlepsze miejsca w poszczególnych kategoriach wręczono puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Kościelec. Już dzisiaj zapraszamy zawodników na letni turniej piłki nożnej, który planowany jest na lipiec.